Witamy serdecznie, nazywam się Iza Podlaska i razem z Miłką Krogulską przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 13 do 19 grudnia. Miłka, co się będzie działo na niebie w tym tygodniu? No, na niebie będzie się działo troszeczkę ciekawych wydarzeń, ponieważ planeta Mars będzie w aspektach z planetą Saturn, co oznacza, że tutaj na Ziemi będziemy musieli bardzo ostro zabrać się za przedświąteczne porządki, zakupy, spotkania i niestety pracę, dlatego że w tym tygodniu większości z nas najprawdopodobniej szef jeszcze urlopu zimowego nie da. Dlatego nie ukrywam, może być nerwowo. To nie będzie taki spokojny tydzień jak tygodnie poprzednie, dlatego że zwłaszcza we wtorek wpływ planety Mars będzie bardzo silny. Dlatego możemy się spieszyć, możemy nagle zacząć kogoś poganiać albo sami być poganiani, co nie będzie nam się podobało. I w urzędach, w sklepach, w centrach handlowych, a nawet na parkingach możliwe są, no powiedzmy to szczerze, kłótnie o miejsce. Ale to wszystko przez planety, bo to Mars, Pluton i Merkury ustawią się w jednej linii, czyli utworzą tak zwaną koniunkturę. Stawią się na jednej linii strzału, więc musimy uważać, żebyśmy to nie my byli na końcu tej linii. Dlatego jesteśmy grzeczni we wtorek, ale też nie przesadnie spolegliwi. Dbamy o swoje interesy i nie uczestniczymy w konfliktach, które nas bezpośrednio nie dotyczą. Od środy leciutka poprawa planetarnej aury, czwartek bardzo sympatyczny, a w piątek poczujemy fantastyczny wpływ planety Jowisz. I tak jak Mars nas poganiał, tak Jowisz, no już w czwartek się zacznie. Tak, ale już się zacznie w czwartek, natomiast maksimum pod koniec tygodnia. I tak jak Mars jest poganiaczem i przyspieszaczem, tak planeta Jowisz jest wielkim benefikiem, tak go w astrologii nazywamy, czyli zsyła nam dobry humor i pozwala nam bardzo szeroko otworzyć portfel podczas kupowania gwiazdkowych prezentów. Dlatego ten, kto zostawi to sobie na przyszły weekend, musi liczyć się z tym, że będzie dla kogoś fantastycznym, cudownym i wyjątkowo szczodrym Mikołajem, a wyciąg z karty kredytowej na szczęście płacić będzie dopiero za miesiąc. Więc koniec tygodnia, fantastyczny, początek, bądźmy ostrożni. Tym bardziej, że Merkury cofa się do znaku Strzelca w sobotę, co oznacza, że znaki ogniste, które już nie mogą się doczekać świąt, będą bardzo, bardzo ciekawskie. Mogą znaleźć szczególnie strzelce właśnie z sprawą Merkurego w ich znaku od soboty. Znaleźć dodatkowo zagubione pieniądze. Pieniądze, ale też już mogą znaleźć niestety prezenty, które bliscy im przygotowali, więc będą bardzo ucieszone. W ogóle strzelce w ten weekend, w tym tygodniu będą bardzo, bardzo serdeczne i prawdopodobnie jakieś imprezy bez strzelca to nie będą udane, więc zapraszamy strzelca na imprezy w ten weekend, wigilijne wszelkie. Barany będą bardzo przedsiębiorcze i za sprawą tych silnego układu planet w tym tygodniu coś osiągną w sprawach zawodowych, postawią na swoim i raczej trzeba schodzić im z drogi, będą bardzo zdecydowane i stanowcze, żeby nie powiedzieć groźne. Natomiast lwy będą brylować i w tym tygodniu zajmować się będą tym, co umieją najbardziej, czyli zabawianiem innych, więc też ani lwa, ani strzelca w przedwigilijnych spotkaniach nie powinno zabraknąć. Znaki ziemskie też się będą dobrze czuły w tej atmosferze, ale niestety będą musiały zabrać się troszeczkę za robotę, za pracę, bykom oczywiście uda się doskonale zaplanować tydzień i ze wszystkiego bardzo szybko wywiązać. Panny jak zwykle perfekcyjna organizacja, ale też niestety we wtorek troszeczkę pretensji do innych osób i do świata. Ja panny prosiłabym z całego mojego bliźniaczego serca, żeby nie były tak krytyczne w tym tygodniu i to zarówno w stosunku do innych ludzi, jak i do siebie samych, a pod koniec tygodnia już poczują przypływ fantastycznej świątecznej aury. No i koziorożce. Koziorożce w tym tygodniu niestety będą pracowały, będą nadrabiały różne zaległości, nie będą w takich rozrywkowych humorach, będą gasiły różne pożary marsowe, ale już w piątek okaże się, że to, co przez cały tydzień robiliście, ma naprawdę bardzo, bardzo głęboki sens i wyszło Wam na dobre. Znaki wodne natomiast w tym tygodniu będą z daleka od kłótni, z daleka od kotłowaniny przedświątecznej, na luzie i spokojnie podejdą do wszystkich spraw. Ryby będą romantyczne, rozmarzone i będą marzyć o miłości i czytać już horoskopy na 2011 rok, które u nas już niebawem na stronie. I będą marzyć o tym, o podróżach i wielkich planach przyszłorocznych. Raki już zatroszczą się o rodzinę i Wigilia tak naprawdę to jest już u nich od tygodnia, więc planowanie tego, co kto zje, to jest najważniejsze w tym tygodniu, co raki mają do ustalenia. I oczywiście wiadomo, co kto zje, no karp, kufia. Ale to trzeba zacząć robić albo kupić, więc raki to będą miały jako priorytet w tym tygodniu. Natomiast skorpiony będą ciche, spokojne i będą przede wszystkim odpoczywać i zajmować się swoimi
prywatnymi sprawami trudno ich będzie do pracy zagonić. A to zupełnie inaczej znaki wodne spędzą ten tydzień niż znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki, które już na początku tygodnia zrobią sobie listę i to nie tylko zakupów, ale także imprez przedświątecznych, które trzeba odwiedzić. I w tym roku uda im się nie przegapić ani jednej, więc będą królować na wszelkiego rodzaju śledzikach, gwiazdkach i mikołajach służbowych, będą zwiedzać kiermasze przedświąteczne, będą chłonąć... Przebiorą za Mikołaja. O, z przyjemnością. To zwłaszcza bliźnięta z przyjemnością, a drugie do przebieranek zawsze chętne to ryby zodiakalne. Ryby można za wszystko przebrać, łącznie z reniferem, więc to Wam radzę, spróbujcie. W każdym razie wracając do bliźniąt. Wiele nowych znajomości, wiele bardzo sympatycznych i dobrych nowych wiadomości, więc będzie to bardzo, bardzo ciekawy, pełen towarzyskich wydarzeń tydzień. Wagi mogą spotkać jakichś starych znajomych, znowu poczują się kochane i potrzebne, a wodniki, jak wiadomo, całkowicie niesforne w całej tej sympatycznej, świątecznej atmosferze i zamieszaniu, uda im się uniknąć trudnych decyzji, uniknąć jakich popełniania błędów i generalnie no, uniknąć ciężkiej pracy. I to jest to, co wodniki również przed świętami lubią najbardziej. A przede wszystkim życzymy Wam spokojnego przygotowywania się do świąt i zapraszamy za tydzień.